Polowanie z ptakami może być nie tylko pasją, ale też dobrze płatną pracą. Przekonywał Tomasz Szendlak przyszłych leśników. Podczas spotkania uczniowie Głogowskiego Technikum dowiedzieli się między innymi o sokolnictwie oraz o tym, czy ptaki mają poczucie humoru. Tomasz Szlendak to pasjonat sokolnictwa, którym zajmuje się od 5 lat. Razem ze swoim puchaczem gościł w technikum numer 6, gdzie opowiadał m.in. o polowaniach z ptakami. Zabieramy swojego ptaka i traktujemy go jako broń, której używamy. Tyle, że nie polujemy ze sztucerem czy z dubeltówką, ale na przedramieniu, na rękawicy niesiemy ze sobą ptaka. Jeżeli ukazuje się jakaś zwierzyna nadająca się do upolowania, wtedy zwalniamy, puszczamy spęd tego ptaka. Jeżeli uda mu się trafić coś, nie jest to wcale takie 100% gwarancja, że akurat coś ułowimy, no to wtedy mówią, że sokolnik musi mieć mocne nogi i zanim się do końca rozprawi z tą ułowioną zwierzyną, ułowką ptak, to my musimy zdążyć mu ją odebrać, dać mu odprawę, czyli nagrodę za polowanie. Pracy z ptakami drapieżnymi zakochała się także Sylwia Chmielowiec, która jest absolwentką Głogowskiego Technikum o profilu leśnik. To było zawsze moje marzenie, gdzieś współpracować z ptakami drapieżnymi. Jak byłam uczennicą tej szkoły, moim takim marzeniem było, żeby właśnie tutaj zrobić taką żywą lekcję, aczkolwiek wtedy nie doszło to do skutku. Dzisiaj jako absolwentka wracam jako sama prowadząca taką żywą lekcję z ptakami drapieżnymi. Polowania z ptakami zainteresowały przyszłych leśników. Teraz rozmyślam o tym, co bym chciała robić tak naprawdę po technikum. Na początku i tak bym musiała najpierw zdać wszystkie testy na myśliwego, ale później myślę, że to sokolnictwo to jest naprawdę ciekawa sprawa, bo mało jest wykorzystywane w Polsce. Chcę właśnie takie pozytywne postacie pokazywać, żeby motywować, dawać moim uczniom właśnie taką nadzieję, że wszystko przed nimi. Sokolnictwo może być nie tylko pasją, ale także sposobem na zarabianie pieniędzy. Świat docenia pracę sokolników. To ze Stanów przyszła ochrona lotnisk, ze Stanów Zjednoczonych ochrona lotnisk i cywilnych, i wojskowych. Cała Europa używa sokolników do tego celu. Jest to jak najbardziej ekologiczna forma odstraszania ptaków, zaniżająca te statystyki dotyczące wypadków na lotniskach. Ochrona sadów, wielkich plantacji w Kanadzie i w Stanach. Co roku pojawia się mnóstwo ofert dla sokolników. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest około 100 sokolników, z czego czynnie działających jest niespełna 50. Sekrety Legnicy autorstwa młodego muzealnika Marcina Makucha zostały legnicką książką roku. Tym razem kapituła nagrodziła zbiór 40 opowiadań z czasów, kiedy miasto nazywało się jeszcze Legnic. Są to autentyczne historie z XIX i początku XX wieku, w tym dotycząca romansu Białorusinki i oficera Wojska Polskiego, przedstawiona w obsypanym nagrodami filmie Mała Moskwa w reżyserii Waldemara Krzystka. Aby dana pozycja mogła uzyskać nominację do Legnickiej Książki Roku, musi spełniać co najmniej jeden z trzech kryteriów. Być wydana w Legnicy lub jej autor albo tematyka muszą być związane z tym miastem. Nie znalazłam takiego konkursu, który dotyczyłby tylko i wyłącznie działalności wydawniczej jednego miasta. To są często znakomite konkursy o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym, jak chociażby wrocławski Angelus, ale jakoś tak nie zawsze bierze się pod uwagę to, co my tutaj na miejscu zrobiliśmy. Wyniki 6. edycji konkursu zostały ogłoszone w niedzielny wieczór podczas uroczystego koncertu karnawałowego na dwa soprany w Muzeum Miedzi. Zwycięzca Marcin Makuch, autor książki Sekrety Legnicy, otrzymał statuetkę wykonaną w pracowni szkła artystycznego. Duże zaskoczenie. Dużym zaskoczeniem były dla mnie dwie nominacje. Ja nie wiem, czy w historii tego konkursu zdarzyło się, żeby jeden autor miał dwie nominowane książki, więc procentowo tutaj miałem duże szanse i się udało. Faktycznie spośród 45 wydawnictw do nagrody nominowano tylko 6 książek. Wśród nich znalazła się także inna pozycja autorstwa zwycięzcy Marcina Makucha, Legnica w kolorze miedzi, 60 lat huty miedzi Legnica. Książka Marcina Makucha, która okazała się na początku grudnia, cieszyła się takim powodzeniem i takimi później opiniami po lekturze, że no pewnie też miała wpływ na werdykt kapituły, która też z zafascynowaniem tę książkę przeczytała. Zwycięska książka przedstawia 40 autentycznych historii, ale nie jest napisana językiem naukowym. Zamiast nudnych przypisów przybliża m.in. tragicznie zakończony romans, który zekranizował znany legnicki reżyser Waldemar Krzystek. Ja tą historię opisałem u siebie i cieszę się, że opisałem, bo jak ludzie zaczęli czytać tą moją książkę, to część ludzi myślała, że po prostu ta historia
wyglądała tak jak w filmie Mała Moskwa. Nie skojarzyli tego, że film powstał na bazie tej historii, a opowiada całkiem fikcyjną jakąś tam sprawę. A ja postanowiłem tą historię opisać, przedstawić, przypomnieć. Ponadto kapituła wyróżniła wspomnienie Legniczan o stacjonowaniu wojsk radzieckich w latach 1945-1993, legnickie sztandary szkolne, a także historię tramwajów i trolejbusów w Legnicy oraz artystyczne smaki z miłości do kuchni. W Legnicy ulic i placów jest 616. Są ptasie i z branży roślinnej. Jest Aleja Czynu Młodych czy Iście Patriotyczna pod wezwaniem Orła Białego. Nie brakuje też ulic patronackich, choć tutaj w oczy rzuca się olbrzymia dysproporcja. Tych męskich jest bowiem 136. Zaledwie 14 ulic nosi kobiece imię. Mickiewicz, Słowacki czy Bolesław Chrobry mają swoje ulice prawie w każdym polskim mieście, podobnie jak wielu innych wielkich mężów stanu, rodzimych i zagranicznych. Pośród nazw ulic zdecydowanie rzadziej znajdziemy jednak nazwiska kobiece. W Legnicy dysproporcja jest spora, wynosząc aż 1 do 10. Nie sądzę, żeby to była dyskryminacja. Powiem szczerze, nie prowadziliśmy takiej statystyki. No jest to dosyć cenna informacja, ale sądzę, że nie odbiegamy od standardów w naszym kraju. Urząd problem dostrzega i bierze pod rozwagę, ale i zwraca uwagę, że panie to tak całkiem źle w Legnicy nie mają. W naszym urzędzie, powiem tak, na ponad 370 osób zatrudnianych, ponad 280 stanowią kobiety, natomiast około 80 osób to są mężczyźni. A my uparcie wracamy na ulicę. Po stronie płci brzydkiej silna reprezentacja. Ojcowie postępu, władcy, humaniści, odkrywcy. Na liście miejskich ulic panowie odznaczeni niebieskim ptaszkiem, panie ptaszkiem zielonym. Te nazwiska owych panów pochodzą z czasów, kiedy to głównie panowie odnosili sukcesy naukowe, polityczne, społeczne, ponieważ głównie oni studiowali i udzielali się politycznie. Kobiety zajmowały się głównie domem. W historii jest tak, że to często panowie decydują o tym, królowie, politycy, prezydenci, i oni właśnie są tymi bohaterami. Chociaż kobiety mają swój wkład, tak jak królowa Wiktoria, Kleopatra, cesarzyca Katarzyna, i to nie mały. Ale żadna z nich nie ma swojej ulicy w Legnicy. No, to oczywiście, że tak. Czekamy. No, czekamy. A to chyba jedyne takie skrzyżowanie w mieście. Tu po sąsiedzku dwie wielkie polskie pisarki. A chyba szykuje się kolejna, dlatego wracamy do ratusza. Będziemy brali to pod uwagę, tu sugestie pana redaktora. Sądzę, że na sesji lutowej będziemy szykować kolejną nazwę ulicy. Tu właśnie niebawem będzie ulica z nowoczesną zabudową. Jest szansa, że nowocześniej będzie też, bo bardziej genderowo, a i piękniej, bo już nie przedstawiciel płci brzydkiej znajdzie się tu na tabliczce. Na równouprawnienie i zachowanie parytetu szanse jednak znikome, bo zaledwie wczoraj w mieście przybyły trzy ulice pod męskim wezwaniem i nie było wśród nich Kopernika, choć jak powszechnie wiadomo, Kopernik była kobietą. To już wszystkie wydarzenia na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejszy serwis informacyjny.